jakiś taki psychopata, który jest typowym zwyrolem bez drugiego dna, no to pisze się dosyć banalnie. Wiem, w którym miejscu zawiniłem i wiem, za co mi się później zbierze bęcki od prawników. Czy to nie jest dla ciebie niepokojące jakkolwiek, że w ogóle takie rzeczy ci do głowy przychodzą? Czy w trakcie pisania nie? Powiem ci szczerze, że mam za sobą, no nie wiem, z 200-300 wywiadów i tak sobie myślę, że chyba jesteś pierwszym gościem pod krawatem. No właśnie też tak się zastanawiałem, że chyba nikogo u ciebie nie było. No bo tak specyficznie w takiej tutaj, formie, wiesz, no specyficznie. Ale pomyślałem, scenarii. Dobra, wybiję się. Myślałem, że tak pod kolor nie założyć, ale nie mam żadnego żółtego krawaty. A to byłoby dobre, no nie? No byłoby dobre, nie? Tak. Więc na wstępie jesteś absolutnie wyjątkowy. Ale może dopytam o ten outfit, o co chodzi, z czego to wynika, bo to nie jest oczywiście przypadek. Ty jesteś taki elegancki na co dzień? No właśnie na co dzień nie jestem. To jest trochę działa na zasadzie zupełnego odbicia, bo ja większość życia spędzam w dresie i w t-shircie. No to jest mój strój taki, no po prostu na zawodowy, co dzień. Tak? Do roboty się tak ubieram. No, więc jak mogę tylko ubrać się inaczej, to korzystam. Zresztą to nie tylko ja tak... Właściwie wszyscy inni pisarze, jakich znam, czy pisarki też szukają takich tylko okazji, żeby mieć jakieś uzasadnienie, żeby ubrać się trochę inaczej niż na co dzień. No bo kiedy mamy to robić? No? Nie no, oczywiście. No, miałem okazję kiedyś rozmawiać z Kasią Bontą, nie wiem czy znasz. Coś kojarzę. Opowiadała, że ma taką jakąś policyjną bluzę, którą do pisania no lubi, tak, ma taki lubi polar, zakładać. No. No bo niektórzy, nie, tak słyszałem, z wywiadów. Nie, tak rzeczywiście jest, że niektórzy mają jakieś takie swoje magiczne przedmioty albo magiczne ubrania, w których to działa. No ja nie mam takich przesądów na przykład i mam dość szeroką tę garderobę składającą się z dresów i z t-shirtów i co na siebie nie włożę, to działa mniej więcej tak samo. Wiesz, że to jest ciekawe właśnie słuchanie o tym, jak pisarze piszą swoje książki. Jesteś magicznego w tym. No jest, a przynajmniej powinno być magiczne, bo jest taki w ogólnym odbiorze dosyć taki wizerunek romantyczny tej osoby tworzącej prozę, która siedzi przy swoim biurku w lekkim półmroku. Z jednej strony ma szklaneczkę whisky, z drugiej strony ma piwniczkę z dymiącym papierosem i czeka po prostu, aż to natchnienie nadejdzie i wreszcie muza otworzy przed nim jakieś drzwi do innego świata i usiądzie i po prostu będzie melodyjnie krecił tę swoją frazę. Chcesz powiedzieć, że tak to nie wygląda? Nie, tak to zupełnie nie wygląda i jakbyś wpadł do mnie z kamerą, to byś po prostu zastał taki widok, no, zbliżony do tego, jak to wygląda w korporacji. Jest biurko, są materiały, jest laptop. Tylko ten facet, który siedzi przy laptopie, jest ubrany trochę inaczej niż do biura. Mniej formalnie. Zdecydowanie mniej formalnie. Są jakieś takie niezbędne elementy, które muszą być, żebyś pisał? Typu filiżanka kawy? No tak, coś do picia musi być. To jest w ogóle, wydaje mi się, warunek sine qua non u każdego, bo jest taki moment, kiedy kompletnie się wyłączasz, piszesz. Byś się odwodnił. To raz. To są względy pragmatyczne, ale oprócz tego no są takie momenty, nie piszesz jednym tchem, są takie momenty, że się wahasz, rozglądasz, bierzesz oddech i wtedy jest taki jakiś naturalny odruch, żeby sięgnąć po coś do picia i się napić. Więc dużo ludzi, których znam, którzy się tym zajmują, zawsze mają pod ręką jakąś kawę, herbatę czy coś. Ja rzeczywiście muszę mieć dużo zielonej herbaty. Chociaż równie dobrze mogłaby być to woda. I piję to zupełnie nieświadomie. To znaczy stawiam ten kubek pełny i po pół godzinie już po prostu widzę, że nie ma. Co mi nie przeszkadza w sięganiu oczywiście po kolejnego łyka. I potrafię tak, ja wiem, nawet 15 razy myślę sięgnąć po ten pusty kubek. No nie wiem, jest taki jakiś odruch, że człowiek chce się oderwać od klawiatury. A po alkoholu pijesz? Po alkoholu? A po alkoholu to piję. Nie, staram się nie pisać przy takim wspomaganiu, bo jest to po prostu, znaczy ten proces staje się zbyt prosty dzięki temu i słowa się kleją w sposób łatwiejszy niż bez tego i dlatego no, wielu pisarzy kończy później jako osoby uzależnione od alkoholu. Tak.
Więc ja już na samym początku stwierdziłem, jak pierwszą książkę pisałem, to pamiętam, że pisałem cały dzień. No, szło różnie, ale generalnie pod górkę. I później pomyślałem sobie, dobra, będę pisał dalej. Otworzyłem sobie piwo wieczorem, już w takiej porze, powiedzmy, relaksacyjnej. Zasiadłem do tego pisania, wypiłem to piwo i patrzę, ale idzie. No, naprawdę, teraz to jest wena. Otworzyłem drugie piwo, jeszcze lepiej idzie. Przy trzecim to już po prostu leciałem i myślałem, że książkę skończę. No później rano wstałem, oczywiście spojrzałem na to, co tam jest napisane i nie było tak dobre, jak mi się wydawało. Właśnie. To raz, a dwa, że pomyślałem sobie, nie, ale to cała fabuła i książka idzie za szybko do przodu i to się staje zbyt łatwe, żeby później można było łatwo z tego zrezygnować. A poza tym ja lubię mieć to poczucie kontroli w trakcie pisania. No jeżeli, zresztą przez wiele lat właśnie z tego powodu kawy nie piłem, bo jakoś trochę wybijała mnie z tej rzeczywistości książkowej i sprowadzała do... Znaczy byłem taki bardzo zaalarmowany światem otaczającym mnie. Nie potrafiłem się wyłączyć. Mhm. I traciłem kontrolę nad tym, co się dzieje w książce trochę. Dlatego nie, dla mnie pisanie to jest proces, który musi być absolutnie bez żadnych używek, z odpowiednią liczbą godzin przespanych w nocy, żeby być świeżym. Także no nie, tutaj ta romantyczna wizja nie wchodzi w grę niestety. Zdarzyło mi się popełnić jedną książkę i kiedy to wspominam, to pamiętam, że chyba największym kłopotem były wszystkie rozpraszacze. Przede wszystkim media społecznościowe. Non-stop albo mail na przykład. Telefon, SMS. Ty musisz mieć jakiś na to sposób. Jak to wszystko, jak się odciąć od tego wszystkiego, żeby móc się skupić? Ja mam świetny sposób, jeśli chodzi o telefon. W ogóle go nie używać. Nikomu nie dawać numeru i jest spokój. Rzeczywiście jest tak, że jak ktoś chce się ze mną skontaktować, to wie, że próbowanie telefonu nie ma sensu kompletnie. Chyba, że już są takie godziny wieczorne albo nawet nocne, to wtedy jak najbardziej. Okay. Ale w trakcie dnia jestem kompletnie poza zasięgiem telefonu. Nawet żeby mnie nie kusił, to sobie go schowam do szuflady i on sobie tam leżakuje i czeka na lepsze czasy. No Facebook i te sprawy. No, to jest najtrudniejsze, jako że no, de facto pracujesz przy urządzeniu, które jest wrotami tylko do tamtego dwa świata. Kliknięcia. Tylko dwa kliknięcia cię dzielą. Tylko zobaczę. No tak, dlatego ja tak, maila w ogóle wyłączam. Wylogowujesz się, tak? Znaczy wyłączam aplikację na MacBooku. Żeby mi tam nie wyskakiwały żadne powiadomienia. Znaczy powiadomienia w ogóle mam wyciszone, ale na MacBooku i tak na dole ci się tam pokazują te czerwone ikonki, no tak. jak przyjdzie jakiś mail, więc w ogóle go wyłączam i uruchamiam go tylko w przerwach w trakcie pisania. Bo rzeczywiście jest tak, że jak nie będziesz sprawdzał maila przez 5 godzin, to później jak zobaczysz, ile tego jest. A co z tym niepokojącym uczuciem, że coś cię omija, że tam coś ważnego na ciebie czeka? No tak, no to każdy z nas trochę cierpi na FOMO i to wymaga pewnej pracy nad sobą też, bo to nie jest łatwe, jak się ma dostęp do tego wszystkiego. Nie wiem, wydaje mi się, że jest potrzebna taka świadoma decyzja i powiedzenie sobie, że słuchaj, nic się nie stanie, jak dzień cię nie będzie w zasięgu innych, to tak naprawdę nie będzie żadnej tragedii. No kiedyś nie było internetu, ludzie jakoś żyli. Nie miałeś dostępu do TVN24 i jakoś świat się nie zawalił. No więc jakiś czas temu udało mi się tak trochę się przestawić na takie tory właśnie, żeby mieć do tego zdrowe podejście. Ale to jest trochę tak, że jak piszę książkę i naprawdę ta książka można powiedzieć, że żre, to nic nie jest w stanie cię rozproszyć. Jesteś wtedy tak, w tak bezpiecznym miejscu, że nawet gdyby ten mail był włączony, gdyby ludzie dzwonili, to i tak priorytetem jest to, żeby napisać kolejne zdanie i kolejny rozdział. Natomiast no niestety często jest tak, że nie idzie aż tak. Nie masz takiej głębokiej imersji i jakiś jeden ptak ćwierkający za oknem może cię rozproszyć. Wtedy nic prostszego niż przesunąć palcami po monitorze. Aha, bo ja w ogóle mam dwa biurka, to też wydaje mi się, że jest dobre rozwiązanie. No to podstawowa informacja. Podstawowa informacja. Dla mnie to jest tak oczywiste, że myślałem, że nie muszę mówić. Na jednym biurku mam tylko otwarty Pages i tam jest tylko książka i nic więcej. No więc dopóki nie przesunę palcami po gładziku, to mam spokój.
Natomiast jak przesunę, no to jest to dodatkowe zabezpieczenie, że mail jest wyłączony, więc nie zobaczę, że tam coś wyskakuje. Bo wiadomo, jak to jest, jak już otworzysz, to zobaczysz te nagłówki, wszystko jest naglące. To ja wiem, jak to zaraz jest. Zaraz świat się skończy i musisz natychmiast odpisać i tak dalej. A te sytuacje, kiedy jednak pisanie wciąga cię za mocno i co, no, trzeba jeść, trzeba pójść do toalety, miewasz czasem też taki kłopot, że... No tak, tak. Znaczy, z punktu widzenia pisarskiego to jest absolutnie idealna sytuacja, jak ta książka rzeczywiście tak cię wchłonie, że znikasz ze świata. Natomiast pod każdym innym względem jest to kompletna beznadzieja, bo nie jesteś w stanie nic załatwić. Znaczy, możesz zapomnieć o ZUS-ie, możesz zapomnieć o podatkach, możesz zaniedbać relacje międzyludzkie. Także jest to pewna niebezpieczna studnia, ale ona też nie ma takiej zdolności wciągania na dobre. To znaczy, no nie wiem, czy ty tak miałeś podczas pisania, ale u mnie to jest tak, że jak rzeczywiście jest taki intensywny epizod, to to jest tylko epizod. Znaczy, mój organizm nie jest w stanie tak intensywnie działać przez więcej niż 2-3 godziny. To jest taki maks w ogóle takiego naprawdę szalonego pisania, jaki jestem w stanie z siebie wydusić. Ja miałem tak, jak sobie przypominam, że pisałem coś i chciałem iść z historią dalej, bo mnie wciągała, ale musiałem się zatrzymać, żeby pewne rzeczy sprawdzić. No tak, fakty na przykład, jakiś fact-checking. I to były takie wybijacze, które bardzo mi przeszkadzały, bo to jest taka żmudna robota, którą musisz wykonać, mało fascynująca, żeby coś pogooglać. No, a chciałbyś iść dalej z historią, więc to mnie jakoś tak wybijało. Jaki masz na to sposób? No tak, nie, ja też tak często mam, że rzeczywiście wpadam w taki pęd, wręcz w taki ciąg i nagle się okazuje, że idą do jakiejś restauracji, powiedzmy, i nie wiem, co tam jest w menu. No i musisz chociażby taką głupią rzecz sprawdzić. To się musi zgadzać. Ona już, no musi się zgadzać. Możesz to niby zostawić na później, no ale wtedy ja przynajmniej zawsze mam tak, że wiem, że niektórzy tak robią, że zostawiają sobie po prostu jakieś wolne miejsce i tam w nawiasie dopisują, co tam ma być. Ale mnie to się zawsze wydaje jakieś takie nieszczere, bo idąc dalej trochę udajesz, że wiesz, zamiast wiedzieć. Ja potrzebuję mieć taki komfort psychiczny, że wiem, co tam jest w menu na przykład w jakiejś restauracji. To może mieć wpływ na to, co wydarzy się później. Może mieć. No. Co ktoś nie, zamówi. Nie zawsze. Czasem rzeczywiście tak jest. Jeżeli no, przy tym przykładzie pozostając, to tak. No ale zawsze możesz w ciemno na przykład w nawiasie napisać wziął danie mięsne, nie? I tyle. Albo bez mięsa. I jechać dalej. Ale ja z jakiegoś powodu potrzebuję tych szczegółów w trakcie pisania i nie umiem ich uzupełniać później. No to wtedy wydaje mi się takim czymś, no właśnie nieszczerym, sztucznym, takim jakimś napychaniem książki, jakimiś szczegółami, które nie miały znaczenia, bo nie miały znaczenia, kiedy pisałeś te sceny. Dlatego no niestety też tego nie lubię i też mnie to wybija. Z drugiej strony no research jest też równie niebezpieczny jak sprawdzanie Facebooka, bo nie ma nic łatwiejszego, niż stwierdzenie, że zaraz, ja nie wiem, czy tutaj ta kostka brukowa, czy jedna nie powinna wystawać? No i już wchodzisz sobie na mapy Google i szukasz. Nie ma, jest tylko zdjęcie z 2018 roku. A to może się tam przejadę. Albo zapytam kogoś, kto tam mieszka. No i na tej zasadzie też możesz zmitrężyć sporo czasu na niepisaniu. Bo też jest jakaś taka siła gdzieś, w nas drzemie, która stara się nas oderwać od tej pracy kreatywnej. Nie wiem dlaczego, ale czasem jest to takie walczenie z sobą samym. No to jest taka walka z samym sobą. Takie szczególiki to jest jedno. To faktycznie można sobie ewentualnie, jeżeli komuś to nie przeszkadza, można to pominąć, tak? Można to dopisać. Ale też no, trzeba się przygotować do pisania jakiejś książki, w tym sensie, że musisz zdobyć wiedzę na temat świata, który będziesz opisywał. I tu przychodzi mi przykład chociażby książki Ekspozycja, gdzie rozpoczynasz tę książkę od opisu mężczyzny, który wisi na krzyżu na Giewoncie i piszesz chociażby o tych plamach opadowych,
Pamiętasz jeszcze? Pamiętam. 2015. Tak, 2015. A ja pisałem w 14. No właśnie, więc wiele lat temu. No to są takie rzeczy, które ty musisz wiedzieć, tak? Jako autor, o co chodzi z tymi plamami, gdzie one występują, po jakim czasie, jak wyglądają, no żeby nie napisać głupoty. Ile czasu pochłania ci zdobywanie takiej wiedzy? No różnie, bo to zależy od książki. Akurat w ekspozycji tam nie było dużo takiej fachowej wiedzy. Była dosyć fragmentaryczna, jeśli chodzi o te sprawy kryminalistyczne. No ale są takie serie, w których rzeczywiście to są główne wątki. No tutaj, jeśli chodzi o Forsta, to jest przede wszystkim research górski, bo tam dużo dzieje się w górach, w naszych polskich Tatrach. I rzeczywiście nie można się pomylić, bo dużo osób jednak chodzi tymi szlakami i kojarzy, które gdzie prowadzą, powiedzmy. Ale to też jest jeden z tych researchów, który jest przyjemny, no bo wiąże się z tym, że albo się odświeża własne wspomnienia, zdjęcia i tak dalej, albo po prostu jedzie się na miejsce i chodzi po tych Tatrach. Także no, jeśli chodzi o taką książkę, trudno powiedzieć, bo tak naprawdę researchowałem te tematy za każdym razem, jak byłem na wyjazdach górskich. Mhm. Więc to ileś lat trwało. Natomiast no, jeśli chodzi w ogóle o sprawy prawne, kryminalistyczne i tak dalej, to trochę pomaga wykształcenie prawnicze. Tak. No bo tam jednak trochę się tego liznęło, plus zaciągnęli nas oczywiście do prosektorium, żebyśmy przeżyli to, co później przeżywają jakieś osoby pracujące w organach ścigania. Więc jest trochę łatwiej, ale oczywiście są takie tematy, na które się rzucam zupełnie z wiedzą zerową. I to są najbardziej pasjonujące książki do pisania, no bo wchodzisz na teren zupełnie obcy. Mm. Ale łatwiej o gafę. Zdecydowanie łatwiej, ale z drugiej strony masz trochę bardziej komfortową sytuację pod tym względem, że nie wiesz, ile napsułeś. Czy masz ograniczoną wiedzę? Oj, myślę, że czytelnicy później ci dają. Czytelnicy to na pewno, ale ty masz większy komfort w trakcie pisania, bo jednak na przykład przy serii prawniczej no, znam każde swoje przeinaczenie i wiem, w którym miejscu zawiniłem i wiem, za co mi się później zbierze bęcki od prawników. Natomiast jak wchodzę w jakiś taki obszar, którego nie znam, no to korzystam z błogiej nieświadomości, bo dopiero po fakcie się okazuje. Była jakaś największa wpadka taka, jaką zaliczyłeś? O, na pewno było dużo, zresztą to każdy autor zalicza. Ale taką, którą ci wytykali i wytykają do dzisiaj? Często się pojawia wątek tego, że w kasacji, czyli w pierwszym tomie Chyłki, Kordian Oryński, będący wówczas aplikantem, pojawia się w sądzie w Todze. To za mną chodzi po prostu od kiedy ta książka się ukazała. A nie powinien, tak? Teoretycznie nie powinien, ale też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tę togę włożył. Mm-hmm. Ja tak dostałem tysiące wiadomości na ten temat. I na początku odpisywałem, że ale to proszę mi pokazać przepis, który zakazuje tego. Bo jest ogólny przepis mówiący o tym, że trzeba uszanować powagę sądu, więc nie może sobie aplikant przyjść na przykład w todze adwokackiej, nie będąc adwokatem, ale może przyjść w zwykłej todze bez lamówki. I takie sytuacje bywają, nawet nie w przypadku aplikantów, ale protokolantów, którzy po prostu siedzą w togach pozbawionych lamówek, bo widocznie w danym sądzie jest taki zwyczaj. No ale za to mi się oberwało zdecydowanie najbardziej. Chociaż teoretycznie jest to możliwe. No okej, okay. Zapytałem się o tę pierwszą książkę serii Ekspozycja. Dzisiaj jest część 8. No, dobrze, 8, tak? No, bo liczysz to jeszcze? Nadążasz? Nie liczę, bo to generalnie miała być trylogia, więc... No tak. Czy dalej trzymam się tego, że to jest trylogia? Widmo Brokenu. Byłbyś w stanie wymienić wszystkie tytuły tej serii? Możemy spróbować. Pierwszy tam to była Ekspozycja. Poczekaj, mam notatki. No okej. Okay. Widzę, że jesteś przygotowany. No dobra, to jedziemy. Ekspozycja. Zgadza się. Później było Przewieszenie. Tak jest. Później był Trawers. Idzie nieźle. Później była Deniwelacja. Zgadza się. Później była Zerwa. No tak. Później była długa przerwa i nie działo się nic, bo stwierdziłem, że na tym kończę. 5 tomów trylogii to już jest wystarczająco naprawdę.
No i później po latach znowu ci bohaterowie do mnie przyszli i to była jedna z najmilszych w ogóle chwil. To zaraz przejdę, bo pamiętam. No ale to była jedna z najmilszych chwil w mojej działalności pisarskiej, kiedy właśnie ci bohaterowie tej serii już zakończonej przyszli i wtedy napisałem Halnego. No zgadza się. Zgadza się. I? Później Przepaść. No i teraz jest Widmo Mrokerów. Czyli te wszystkie opowieści o tym, że masz niesamowitą pamięć, chyba nie są wyssane z palca. Zgadza się. Nie jest aż tak dobra, ale nie narzekam. Pytam cię o to nie po to tak naprawdę, żeby cię przepytywać, tylko całkiem poważnie chciałem zapytać o to, jak duże ma znaczenie tytuł dla ciebie i jak duże znaczenie ma okładka. Co jest istotniejsze? To jest w ogóle ważne? Jest bardzo ważne dla mnie. Jak nie mam tytułu przed rozpoczęciem pisania książki, to wprawia mnie w jakiś taki twórczy dygot, że coś jest nie tak. Czyli masz na samym początku, tak? Mam na samym początku. Znaczy one czasem się zmieniają, bardzo rzadko, ale rzeczywiście bywa tak, że tytuł później ulega jakiejś zmianie. Ale to są pojedyncze przypadki. No idealna sytuacja jest taka, że mam tytuł i mam okładkę. Wtedy czuję taki maksymalny autorski komfort, ale zazwyczaj okładka powstaje albo w trakcie, albo już później podczas redakcji. A co to znaczy mam okładkę? To znaczy, że wiesz, co na niej się znajdzie, czy jest już gotowa? Zazwyczaj wiem, co mniej więcej na niej będzie i jaka będzie kolorystyka. Bo to też zauważyłem, że w jakiś sposób dziwny wpływa na cały proces pisania. Znaczy, dużo łatwiej jest mi złapać klimat książki, jak wiem, jak będzie wyglądała okładka. Bo to trochę jest tak, że każda książka niby jest pisana przez tę samą osobę, bo to samo imię i nazwisko widnieje na okładce, czy jeśli chodzi o mnie, czy o innych autorów, ale wydaje mi się, że każda jest też pisana przez trochę innego narratora. I klucz w tym tkwi, żeby go złapać jak najprędzej, zrozumieć go, oswoić się z nim i oddać mu lejce tej opowieści. I to tak naprawdę można osiągnąć jakimikolwiek sposobami, które po prostu się sprawdzą. Jeżeli to działa lepiej, jak sobie wizualizuję okładkę, to czemu nie? Jeżeli jest mi potrzebny do tego tytuł, jak najbardziej. Jeżeli potrzebuję do tego motta, czyli tego, co się znajduje, tego cytatu na początku książki, która często właśnie trochę ustawia tak narrację, no to też świetnie. Więc ja właściwie mam takie trzy metody, żeby trochę tego narratora złapać. Oni się jeszcze trochę różnią od siebie tym, chociażby jak jest podzielona książka, czy ona ma, powiedzmy, rozdział pierwszy, część pierwszą, księgę pierwszą, czy w podrozdziałach zaczynamy od nakreślenia miejsca akcji, tak jak jest w Chyłce, czyli że najpierw jest jakieś jedno miejsce, w którym akcja się konkretnie dzieje, a później jakiś drugi szerszy kontekst, w którym to miejsce się znajduje. No to jest dużo detali, które tak naprawdę pomagają właśnie w tym, żeby, przynajmniej mnie, żeby te książki trochę się od siebie różniły i trochę miały innych narratorów. I no najwygodniej jest w takich długich seriach, jak z Chyłką, z Forstem czy z Sewerynem Zaorskim, bo tam już nie muszę wykonywać tej początkowej roboty, że tam już wchodzę na gotowe. No tak, masz już. Ci bohaterowie już. Bohaterów ty. Tak, oni mówią swoimi słowami, ten narrator też już się inaczej układa. Bo ja generalnie nie korzystam z usług tego takiego narratora wszechwiedzącego, który zna przeszłość, teraźniejszość i przyszłość i myśli wszystkich wokół, którzy są w scenie. Tylko ja jestem chyba już do końca życia związany z tym narratorem siedzącym w głowie konkretnej osoby w danym podrozdziale. Chociaż też zdarza mi się skakać, ale to są rzadkie i świadome wybory. A w czyich głowach czujesz się najlepiej? No, chyba tych bohaterów, z którymi znam się najdłużej. Bo tam. Z drugiej strony, nowi też są obiecujący, bo nie wiesz, co się po nich spodziewać. Miałem na myśli podział nie starzy nowi, tylko może bardziej. Psychopaci. No. Tak czułem, do tego zmierzamy. Różnie. To zależy tak naprawdę od złożoności bohatera. Bo najciekawsi są ci, którzy są najbardziej skomplikowani. Jakiś taki psychopata, który jest typowym zwyrolem bez drugiego dna, no to pisze się dosyć banalnie i właściwie nie ma tam wielkiego
pola do popisu. Bo jest jednoznaczność, tak? Bo jest jednoznaczność, mhm. No. No i tak samo to działa w drugą stronę. Jeżeli mam jakiegoś śledczego, który jest idealnym dochodzeniowcem, to też nie pisze się go zbyt ciekawie, dlatego no często czytelnicy mnie pytają, dlaczego ci moi bohaterowie pozytywni mają tyle rys. No właśnie po to, żebym chciał o nich pisać, no bo dzięki temu oni są w stanie w 17 tomie niczym zaskoczyć jeszcze. A no właśnie, wytłumacz mi to proszę, bo ty czasem mówisz o tym, że twoi bohaterowie, zdarza się, że ciebie zaskakują. Jak to ciebie zaskakują? Przecież to ty ich tworzysz. O co chodzi? Jak no może cię zaskoczyć? Często mnie zaskakują i za każdym razem jestem im za to wdzięczny, chociaż czasem trochę komplikują mi sprawę i w ogóle prowadzą mnie na manowce, przynajmniej pozornie, no bo masz jakiś zamysł w głowie tego, jak akcja powinna się rozwijać, a rzeczywiście wyskakuje ci bohater i mówi: nie, teraz pójdziemy w zupełnie inną stronę i to wszystko, co myślałeś, co sobie poukładałeś w głowie, jak ta fabuła się rozwinie, to już jest teraz nieistotne. Mm. Teraz idziemy za mną. I to mnie zawsze cieszy, bo to znaczy, że ta książka żyje. I że te postacie stają się prawdziwe w twoim umyśle, a dzięki temu mogą się stać później prawdziwe w umyśle kogoś innego. A z czego to wynika? No nie wiem, chyba z tego, że ja nie planuję książek, bo gdybym planował, to trochę bym tych bohaterów naginął do swojej woli i oni by nie czuli tej przestrzeni do improwizacji. Nie planujesz w tym sensie, że nie planujesz, jak będzie przebiegała i gdzie się skończy, tak? Tak, tak. W ogóle nie rozpisuję żadnych planów. Wyjąwszy pierwszą książkę, do której podchodziłem z taką myślą, że nie, no, żeby zacząć w ogóle pisać książkę, trzeba mieć to konspekt. Musi być plan, musi być konspekt. I rzeczywiście taki konspekt sobie rozpisałem, dosyć obszerny zresztą, i mniej więcej po 10 stronach akcja poszła w zupełnie innym kierunku i zapomniałem w ogóle, że mam ten konspekt. Wróciłem dopiero do niego chyba, jak wysyłałem książkę do wydawców i pomyślałem sobie, że przydałoby się jakieś streszczenie. Zajrzałem do tego konspektu i to w ogóle nie miało nic wspólnego z książką, którą napisałem. Absolutnie nic, oprócz pierwszych jakichś scen i później jednego wątku fabularnego, który gdzieś tam się przemknął. Ale generalnie tej zasady się trzymasz do dzisiaj, tak? Tak, tak. No to dzięki temu mam tą radość twórczą, bo wydaje mi się, że gdybym to wcześniej wszystko spisał, no to nie byłbym w stanie tworzyć tyle, ile tworzę, bo to byłoby dosyć dojmujące. No i nie wiązałoby się właśnie z tymi miłymi zaskoczeniami, kiedy któryś z bohaterów ci funduje jakąś kompletną niespodziankę, której nie sposób było przewidzieć. Także oddaję im jak najwięcej, jak najwięcej potrafię. Trochę narratorowi, bo on też jest w pewnym sensie oddzielnym bohaterem tej książki i on też ma swoje do powiedzenia. To zaczyna brzmieć jak rozdwojenie jaźni, ale to ma pewien kreatywny sens, wydaje mi się. Może lekko, ale jak już jesteśmy przy tym wątku, to dopytam cię, o coś podobnego, bo czytałem twoją poprzednią książkę Langer i już na początku zastanawiałem się, czy na pewno wszystko okej. No tak. Czy to nie jest dla ciebie niepokojące jakkolwiek, że w ogóle takie rzeczy ci do głowy przychodzą? No rzeczywiście, trochę jak patrzę z perspektywy, czy w trakcie pisania nie, to od razu ci pewnie wydawało się niepokojące. Natomiast mama czyta te książki? Tak, czyta. Tylko, że ja w trakcie pisania o tym nie myślę. No. Natomiast i później nie zadaję pytań synku, czy... Tak, no znaczy, na pewno... ona już nie musi, bo mnie zna, ale była taka sytuacja ostatnio, że wysłałem komuś książkę właśnie Langera. To już było kilka miesięcy po zamknięciu redakcji, więc już trochę nabrałem dystansu do tej książki i pomyślałem, a przejrzę i zobaczę. Ponieważ to była matka mojej znajomej, więc tak no, sprawdzę, co napisałem. Tak zacząłem kartkować i myślę, Jezus Maria, kto to napisał? I to jest przedziwne uczucie, bo rzeczywiście jak nabierzesz już takiej odległości wobec tego, co tam było na kartach tej książki, to wydaje ci się, że jakim cudem ja to napisałem w ogóle? Tam są sceny tak brutalne i tak obrazowo przedstawione, że no to... No, dlatego o to pytam. Tutaj siedzi elegancki mężczyzna pod krawatem. Widzisz, że wszystko są pozory właśnie. Rozwikłałeś tajemnicę ubioru. O to chodzi. Nie, ale poważnie rzecz biorąc, to trochę wynika z researchu, wydaje mi się, bo
jak zaczniesz się oswajać z jakąś materią, jakakolwiek to jest materia, a w tym przypadku no, to byli seryjni zabójcy, to trochę stajesz się w pewien sposób znieczulony. To znaczy nie w takim sensie jakimś złowrogim, że zaczniesz mordować ludzi i nie będziesz mieć wyrzutów sumienia. Jakiś tam wyrzut sumienia zawsze się pojawi. Ale bardziej chodzi mi o znieczulenie takie, jakie mają osoby naukowo, na przykład zajmujące się jakimiś tematami tak. z zakresu kryminalistyki, które muszą z tym obcować na co dzień. I później na przykład przychodzą na wykłady na jakiejś uczelni i z uśmiechem na ustach mówią, że ten czy ten zarżnął 10 kobiet w no jakimś ciemnym zaułku. A studenci nie wiedzą, co się dzieje. Nie wiedzą, co się dzieje, to jest ten wykładowca case. Peroruje dalej w najlepsze. I to wydaje mi się, że trochę miało, na pewno miało duże znaczenie, żeby trochę tę granicę bólu przesunąć. Często mówisz o sobie, że jesteś pracoholikiem. No tego się niestety nie da ukryć. Nawet gdybym próbował, to byłoby ciężko, bo ktoś zobaczyłby, ile jest książek na półkach. No tak, tak, tak. Ale wiesz, często mówi się o tym w takim kontekście ha, ha, ha. Jak sobie analizuję to, jak ty dużo pracujesz, to zastanawiam się, czy poważnie. Czy to jest, wiesz, masz jakąś diagnozę, czy to są twoje podejrzenia? Nie, to jest moja autodiagnoza. No nie, rzeczywiście z tego często robi się heheszki, ale w ogóle wydaje mi się, że immanentną częścią roboty pisarskiej jest w pewnym sensie uzależnienie. Znaczy to ma każdy. I jak zapytasz osoby, które, no nie wiem, piszą literaturę erotyczną i z drugiej strony jak zapytasz Olgę Tokarczuk, no to będzie, zabrzmi trochę obrazoburczo, ale to będzie ten sam proces uzależnienia od tej materii, nad którą pracujemy. Znaczy wpada się w to całkowicie i wtedy przestaje się liczyć wszystko inne. I starasz się dopasować wszystko do książki. Muzykę, której słuchasz, nie wiem, seriale, których oglądasz, wyjazd wakacyjny. Na cmentarz. Przypadkowo, tak, przypadkowo będzie miał związek z cmentarzem, który opisujesz. Aha. Także to się wszystko w taki dosyć naturalny sposób nagina, więc to trochę się też wymyka takiej klasycznej definicji pracoholizmu, no bo pisanie to też jest częściowo życie, więc jeżeli te dwie sfery są tak mocno oddzielone od siebie, to wydaje mi się, że to nie działa, bo musisz trochę żyć pisaniem, żeby pisać. No ale musisz, absolutnie musisz płacić jakąś życiową cenę za to, jak dużo czasu poświęcasz na pisanie, bo to jest dosłownie każdy dzień? No tak, każdy dzień. Sobota? Niedziela, sobota święta? I niedziela też, tak. No, w gruncie rzeczy to godzinowo nie wychodzi jakoś tak specjalnie więcej niż ktoś, kto pracuje od poniedziałku do piątku po 8 godzin. Tylko to brzmi trochę dziwnie z tego względu, że nie musisz meldować się w miejscu pracy, tylko jesteś cały czas w domu, więc można by myśleć, że możesz sobie tutaj 5 minut popisać, 10 minut porobić coś innego i znowu. No, ale rzeczywiście jest tak, że musisz sporo czasu temu poświęcić, ale nie aż tak dużo, żeby ci zabrakło na życie. No, musi być też jakaś równowaga. Miewałeś kiedykolwiek takie myśli a propos tego, żeby może nieco zwolnić, może już emerytura? Czasem miewam myśli, żeby zwolnić. Żeby zwolnić. O emeryturze? Mówisz to resztkami sił. Tak. O emeryturze często myślę, tak, przy każdej książce. No bo finansowo jest to możliwe chyba już dzisiaj, nie? Finansowo to pewnie, to już tak myślę, że przed 30 mogłem sobie pozwolić na emeryturę i już tak spokojnie żyć i z jakichś odsetek i z tantiemów za książki, bo przecież one cały czas są na rynku i się sprzedają, więc no tak naprawdę jak... Zawsze jakiś tam dochód jest. Tak, no jak masz dużo książek na rynku, to rzeczywiście jest tak, że, że nawet te starsze książki sprzed prawie 10 lat dalej no, jakoś na ciebie pracują. No to czemu nie jakieś kajmany? No bo co miałbym tam robić? Pisać. No, chyba, że tak. Nie no, oczywiście jest dużo momentów zwątpienia, w którym chyba każdy sobie pisarz myśli, że dobra, to już jest ostatnia książka, bo to już naprawdę nie ma sensu. I miałeś takie momenty? Ja mam tak często. No, jak siadam do pisania każdej nowej książki, to sobie myślę, że po pierwsze, że nie umiem tego robić. Po drugie, że kiedyś chyba umiałem. Jakieś poprzednie książki jakieś były całkiem niezłe, a teraz utraciłem tę zdolność. Dlaczego? Kiedyś to w ogóle było łatwe. Siadałem, pisałem i nagle książka była. A teraz męczę się i w ogóle zero przyjemności z tego. No ale później przychodzi taki moment, jak to koło zamachowe,
fabuły się rozkręca i porywa cię w takim stopniu, że sobie myślisz, że no nie, no to jest właśnie to, co chcę robić, to jest to, co muszę robić. A już najpełniej to odczuwasz w takich sytuacjach, kiedy uruchamia się entropia świata i odciąga cię od pisania i nie możesz pisać. I wtedy czujesz, że no nie, nie, to ja powinienem jednak robić teraz coś innego. Mm. A miewałeś jakiekolwiek momenty, kiedy no, jednak palma odbijała? No nie, folgowałeś nie, sobie? Chyba nie było nic takiego. Często jestem pytany, co na przykład szalonego zrobiłem przy jakiejś dużej wypłacie, albo właśnie jakie były takie jakieś szalone odstępstwa od codziennej właśnie, rutyny. Jakoś i zawsze sobie chcę powiedzieć coś ciekawego. No. Te męki. Właśnie nie bardzo. Nie było nic takiego. Ja w ogóle nie potrafię sobie tak w sposób świadomy powiedzieć, dobra, dzisiaj nie piszę i lecę na Kajmany. No nie jestem w stanie tego zrobić po prostu. Jest to jakąś mam taką barierę, która wynika z tego, że no po coś jestem na tym świecie. I wydaje mi się, że właśnie po to, żeby robić to, co robię. Więc jeżeli tego nie robię, no to już zaczyna gdzieś na horyzoncie majaczyć taki jakiś może nie bezsens egzystencji, ale jakiś taki brak konkretnego celu w działaniu. Dlatego często pisarze łączą przyjemny z pożytecznym, jak lecą na wakacje, właśnie po to, żeby researchować jakiś teren. A kiedy ty byłeś na wakacjach? Kiedy byłem na wakacjach? W kwietniu 2018 roku. Okej. Okay. Dosyć niedawno. Okej. Okay. To na co wydajesz kasę? Ponad 7 milionów książek? No tak. Tak, tyle podobno zeszło, co jest dla mnie absolutnie nie do wyobrażenia. No to coś tam musiało na konto wpłynąć. Tak, coś nam skapnęło. Na co najwięcej wydajesz? Inwestujesz, kupujesz nieruchomości, złoto, kryptowaluty, alkohol. Nie jestem jakimś szalonym inwestorem. No. Sporo kasy wydaję na książki, tu rzeczywiście nie mam żadnych zahamowań. Bo mam tak naprawdę dwie biblioteczki, no i trzeba je jakoś zapełnić, skoro już masz półki na całą wysokość ściany, jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, no to wypadałoby jakieś książki tam mieć, więc kiedyś miałem wrzuty sumienia, że są stosy nieprzeczytanych książek, a jeszcze dokupuję nowe, ale teraz już nie mam. Bo już zbyt wiele razy się nauczyłem, że jak później chcę jakąś książkę przeczytać i szukam jej na Allegro, to już jej nie ma albo kosztuje 10 razy więcej niż kosztowała i tak ją muszę kupić i tak. Także to jest jedna z rzeczy, na które nie żałuję. Na wino nie żałuję nigdy pieniędzy. No bo tu rzeczywiście, no niestety cena ma znaczenie. To znaczy najczęściej jest tak, że przynajmniej powyżej pewnego pułapu, no to już czyli, nie jest tak, że ktoś... Czyli 3 dychy za butelkę zapłacisz. Ale jestem w stanie. Po wypłacie myślę, że Odżałuję. Nawet 35. Ile najwięcej zapłaciłeś za butelkę albo za kieliszek wina? No nie wiem, chyba nie zarejestrowałem dokładnej kwoty. Na pewno najdroższe wino, jakie piłem, to było Barolo z roku mojego urodzenia, czyli 87. No to musiało być dosyć drogie, ale nie pamiętam, ile konkretnie kosztowało. No tak staram się nie szaleć aż tak bardzo, myślę sobie, nie, tam nie masz takiej. Ale możesz, no. No mogę i później jak kupuję jakąś taką naprawdę droższą butelkę i otwieram i wlewam do kieliszka i tylko powącham, już po prostu czuję ciarki na rękach, to wiem, że było warto, ale później znowu przychodzi ten moment składania zamówienia i myślę sobie, nie, to nie było aż tak dobre. Także to są właściwie dwie takie sfery, oprócz tego oszczędzam po prostu. No tak. Wspomnieliśmy o tym, że sprzedałeś ponad 7 milionów egzemplarzy swoich książek. Ponad 7 milionów jeden, bo jeszcze to trzeba uwzględnić. Tak jest. Jakie cele zawodowe stawia przed sobą człowiek, który ma na koncie takie sukcesy? Chyba taki sam cel, jak stawiał sobie na początku. Czyli żeby kolejne napisane zdanie było dobre. Znaczy, wiem, że to brzmi trochę abstrakcyjnie, ale tak naprawdę cała ta praca sprowadza się właśnie do tego, żeby to kolejne zdanie, które napiszesz, było albo równie dobre jak poprzednie, albo lepsze, to jeszcze bardziej
No to jest idealna sytuacja i zawsze masz na to nadzieję, więc zawsze jest jakieś pole do rozwoju i progresu. Natomiast jeśli pytasz o takie bardziej praktyczne sprawy... No i takie może ciutkie, bo bardziej dalekosiężne. Niż to przyszłe zdanie. Poza jedno zdanie. To jest ciężkie, powiem ci, no bo cała praca pisarza się sprowadza do tego, żeby skonstruować w ogóle swoje podejście do procesu tworzenia na tym właśnie następnym zdaniu. Nie patrzeć na następny rozdział, nie patrzeć na to, że masz 600 stron przed sobą albo w ogóle jakąś przyszłość. Może nie masz jakieś wolne chwile, kiedy myślisz o swojej karierze na przykład i o tym, co będzie za 5-10 lat, gdzie ja będę. Nie, tak daleko powiem ci, że nie wybiegam. Znaczy chciałbym, żeby te książki dalej się czytały tak, jak się czytają i żeby mnie się je pisało z taką samą przyjemnością jak teraz. To była dla mnie absolutnie idealna sytuacja. Zdaję sobie sprawę, że może tak nie być, że trochę życie pisarskie jest taką sinusoidą i jak patrzę na Stephena Kinga, który jest takim pewnym moim wyznacznikiem modelowego autora, no to miewał różne chwile, miewał takie lata, w których nic mu nie wychodziło, a później znowu się odbudowywał twórczo i tworzył rzeczy, moim zdaniem, najlepsze w późnym okresie już swojej działalności. Więc wiem, że różnie będzie. No, nie mam też jakiegoś idealistycznego postrzegania tego, co przede mną. Ale jeśli chodzi o najbardziej praktyczny wymiar, no to na pewno chciałbym osiągnąć coś na rynku anglojęzycznym. I siłą rzeczy wtedy na innych rynkach. No, 23 listopada... Chyłka jest tłumaczona, tak? Jest już przetłumaczona i właśnie 23 listopada się ukaże... No, pierwszy raz o tym mówię u ciebie. I o dacie, i o tym, że ukaże się symultanicznie i w Wielkiej Brytanii, i w Stanach Zjednoczonych. Bo dopiero parę dni temu tak się dogadaliśmy z wydawcą amerykańskim, więc będzie taka trochę światowa już prawie premiera. No to niezły news. Tak, no to jest niesamowita sprawa dla mnie. Bo jak zaskoczy, to koniec świata. No zobaczymy. Zobaczymy, jak się Chyłka przyjmie w ogóle w świecie anglojęzycznym. Mm-hmm. No długo na to czekałem, bo też wiele lat pracowaliśmy nad tym tłumaczeniem. Były problemy ze znalezieniem odpowiedniej osoby, która by mogła to przełożyć i zachowała i humor, i te cięte riposty Chyłki i tak dalej, i tak dalej. No i też z drugiej strony nie zabiła tej naszej takiej trochę polskiej swojskości, bo jednak ona tam przesiąka lekko przez te kartki. Jest to w gruncie rzeczy opowieść uniwersalna, no ale osadzona jednak w określonym czasie i w określonym miejscu. Ta Warszawa trochę tam żyje. No i szukaliśmy właśnie kogoś, kto będzie te wszystkie cechy łączył i w końcu znaleźliśmy. I jak tylko to tłumaczenie się ukazało, no to od razu dosyć szybko się pojawił brytyjski wydawca. No i zaraz później właśnie niedawno ten amerykański. Także fajnie, no mam nadzieję, że coś się uda. Że coś się uda zrobić takiego, co może jeszcze nie miało miejsca i otworzyć trochę drzwi w ogóle dla polskiej literatury gatunkowej. No bo to jest taka chyba ambicja każdego pisarza, który idzie w świat, żeby... I pisarza, i piosenkarza. No tak, to żeby prawda. Żeby się przebić, tak? Żeby się przebić i żeby to przebicie się nie było jednostkowe, tylko żeby rzeczywiście zapoczątkowało jakiś trend. No. Wymarzona sytuacja jest taka jak ze Stigiem Larssonem, który rozpętał boom na skandynawskie kryminały i w ogóle zmienił cały obraz kryminału światowego. No. Może nam też się uda, no. Może ja uchylę drzwi, ktoś później je wyważy. Nigdy nie wiadomo. To byłoby coś. Na to liczę. Aktorem też zostałeś. No, przypomniałem sobie na koniec. Chcąc, tak. Zaczęło się od zwykłej wizyty na planie i pomysłu, że no to może byś gdzieś tutaj się coś ustawił. Znaczy zastanawiałem się, kto cię obsadził w tej roli. Zdanie kontekstu. Mówię o serialu Netflixa, który... jest oparty właśnie na tej serii, zgadza się? Zgadza się. Epizod? No jest to, myślę, dosyć duży epizod. Dosyć istotny z punktu widzenia fabularnego. Jak wyglądał casting na twoją rolę, powiedz? Nie było żadnego, na szczęście, bo gdyby był, to niestety myślę, że bym poległ nawet do tej roli. A rola sprowadza się, no nie była to łatwa do zagrania scena, myślę. No, było dużo dosyć dialogu do zapamiętania przede wszystkim, bo jest to rola wybitnie mówiona. No i sprowadza się do tego, że gram po prostu trupa w zamrażarce.
Ale nie będziemy spoilerować. Może się jeszcze wiele rzeczy tam wydarzyć oczywiście w tej scenie. Czy ja mam nadzieję, że w ogóle nikt tego nie wytnie, bo to też... No jest taka obawa zawsze. Jest taka obawa, że jak nie udźwignąłem tego aktorsko, to może później w postprodukcji wypaść. Ale jest to o tyle ciekawe dla twoich fanów, że jeśli nie wytną, to będzie taka okoliczność, żeby zobaczyć cię w zupełnie innym outficie. No tak. Zaczęliśmy od outfitu, kończymy na outficie. No i dobrze. Zamknęliśmy to piękną, fabularną klamrą. No widzisz, pięknie ci dziękuję. Dziękuję. Tak zupełnie serio trzymam kciuki za ten sukces światowy. To byłoby coś. Dzięki. Wielkie dzięki.